Witajcie! Dzisiaj zabieramy się za 60, a konkretnie za podnośnik. Tutaj najpierw zdejmę no tutaj ten zaczep. Słuchajcie, no rozmawiałem z kolegą. Mówi, że takie rzeczy jak tutaj to pęknięcie to się bierze od tego, że zaczepiają to z tyłu na podnośnik. Takie te tury tylne, takie z tą łapą, ona ma 3-4 metry i tak dalej, i to po prostu wrzucają na przyczepy baloty, które tam ważą kilkaset kilo po prostu, i w ten sposób to się wyrywa. No wyrwało i tyle, no i mamy temat zamknięty. Tutaj miałem to przełożyć, słuchajcie, do góry kołami, ale o tym zapomniałem, bo inne rzeczy miałem jeszcze też na głowie i to mi uciekło. Wczoraj lekko popadało, ale prawie nic. Coś tam wpadło do środka. Tych kropelek, tłok na razie jest zamarznięty. Zobaczymy. Zamarznięty. Tam nie wiem, dwie łyżki wody widzę, może łyżka nawet, nie dwie. Wody jest i ten. I trzeba poczekać, słońce przygrzeje, to odpuści, także to będę wyciągał, demontował. Na razie tego będę chciał, właśnie go muszę rozebrać, żeby się dowiedzieć, o co mu chodzi. Przede wszystkim całego umyć, wyczyścić, bo inaczej to się chyba nie da do tego. Znaczy, z tym nic mądrego zrobić, także to zobaczymy, jak to nam tutaj wszystko pojedzie. To tyle. Zabieramy się powoli do roboty. No i żeby na początku, chociaż też nie wiem, czy to jest dobry pomysł, zdjąć tutaj tego dziada, tylko czy to da radę? Jest. I chwyciło, jest, chwyciło. Te segery, nie wiem, jak one będą dobre, to je zostawię, a jak okaże się, że to jakaś bieda jest, czy lipa, to będziemy ten. O. Słożeń. I zaraz to wypadnie. O, żeby nie dostać po nogach. To wszystko też do mycia. O, kalamitki do wymiany, to wszystko po prostu pójdzie po kolei, bo przecież taka, co ja z nią zrobię, to smarowane być musi. O, tu następna kalamitka pourywana, no mówię, to będziemy. O, żeż ty dziadu jeden, jakie to ciężkie. To będziemy tutaj wszystko działać. W pierwszej kolejności zakładam, słuchajcie, tutaj simmering, zaraz go znajdę. Widzicie nowe łożysko wpakowane. Ale ten, zakładam simmering tu przesmaruję to trochę, uszczelkę oczyszczę i zakładam tutaj ten dekiel i będziemy wlewali w pierwszej kolejności olej do skrzyni biegów, ale jeszcze zanim wlejemy ten olej, trzeba zdjąć dekiel. Trzeba zdjąć dekiel i spuścić tą resztkę oleju, właściwie wody. Z tego, co tam jest w środku, przy okazji poczyścimy, wezmę szczotę i poczyszczę dekiel. Także to jako pierwsza robota idzie tutaj na tym. Następnie po prostu weźmiemy podnośnik, ale tutaj spuszczenie oleju, wydmuchanie to kompresorem, żeby to wszystko było czyściutkie. No i zalanie olejem. To tyle. Idę podłączyć kompresor. Tak, właśnie, bo to miałem pierwsze zrobić, a zapomniałem o tym. O, kompresor już działa. Trzeba tylko będzie wymienić pistolet. O, teraz zaczynamy od czyszczenia dekla. W tym czasie te resztki oleju, co tam są, wylejemy, one powoli ściekają, tam są jeszcze jakieś takie brudy i tak dalej, to no wiecie, o co chodzi, trzeba w każdym razie to wypuścić. To już przygotowane pod uszczelkę, wyczyszczone. Teraz wyczyszczę jeszcze tylko te tutaj duperele, tak żeby dekiel założyć na gotowo, już do niego nie wracać. Ustawić przy okazji tutaj te dźwignie tutaj na tych dwóch wycięciach. Potem będę zakładał rączkę, dźwignię biegów i właściwie to mamy tyle skończone ze skrzynią biegów, ale najpierw mówię, oczyścimy, tu za ten czas sobie wycieknie, chociaż też zauważyłem, że tam są takie
ja to nazywam, szmaty ściekają z tego. I trzeba je, nie dużo tego, ale coś tam, no powoli strasznie to idzie. O, coś tam spadło, ale tak, no nie ma się jak dostać do tego. Ja w każdym razie tu przygotuję, tamto spróbuję to jakoś, nie wiem tylko czym, może jakiś patyk wezmę, tam będę przesuwał w stronę tego wylewu, żeby ten cały olej zleciał. Potem przedmucham tą skrzynię, bo tutaj jakieś tam drobne takie kurz, nie wiem co tam jeszcze naleciało, ale też się tym zajmę. Dobra, to jedziemy dalej, tutaj z deklem doczyścimy, żeby to było ładnie. No bo to musi wyglądać przecież, prawda? Jak już robić, to nawet czyszczenie, szorowanie jest ważne. Tutaj słuchajcie, pojawił się problem. W środku jest urwana śruba. No piękna sprawa. Także dzisiaj chyba nie pogonię z tą robotą, bo nie mam pomysłu na to na razie. Znaczy mam jeden pomysł, ale nie wiem jak on mi wypali, bo ja bym tutaj tak złapał jakąś śrubę heftną to elektrodą i spróbował to powoli wykręcić, bo ona na pewno została urwana przy wkręcaniu, więc no zobaczę co z tym fantem mogę tu zrobić. Cholera, ale taki numer, zobaczcie. Wszystko, o, muszę złapać tą śrubę, jest, o, widzicie, niby widać na wierzchu, ale ten, spróbuję to złapać, mam cienką elektrodę, jedynkę, może tylko lekko jeszcze psiknę substancją i zobaczymy czy pójdzie, jak nie, no to będzie trzeba rozwiercać, wykrętaki zorganizować i grubsza robota się szykuje. No dobra, do dzieła. W tym czasie to już umyłem tą pokrywę, wyjąłem ten stary simmering, muszę to tylko jeszcze przedmuchać, kompresor się ładuje, przedmucham kompresorem, wyczyszczę, nabiję nowy simmering i jedziemy z tym fantem, ale tu nam się teraz to zdarzyło, więc działamy. No, naznaczyłem punktakiem. Tutaj widzicie ślad i teraz o, będziemy rozwiercać. Trzeba by to polewać wodą, cholera. Trzymam kamerę w jednej ręce. Dobra, spróbujemy to jakoś ogarnąć. No i co? I trochę wywiercone. Weźmiemy teraz. O, kolega przyjechał. Zobaczymy, może ma rozwiertaka. No i słuchajcie, złamało się wiertło. Także standardowa sprawa. Następnym razem, jak zobaczę w sklepie wykrętaki, to na pewno kupię komplet. Bo się nie będę z tym męczył. Ale na tyle na szczęście, słuchajcie, że jest kawałek gwintu, jak widzicie. Został, także jest ładny, próbowałem przykręcić śrubę, pasuje, także przykręcę to w ten sposób. Przygotowałem podkładki sprężynowe, żeby widzieć jaki jest moment docisku i to wystarczy w zupełności. Także zakładamy już obudowę, simmering osadzony. Także
bierzemy się do pracy. Ale jeszcze tutaj najpierw to trzeba przesmarować. Przesmarować trzeba i tutaj ten simmering porządnie, żeby on się nam tutaj z poślizgiem wszedł, żeby ta sprężynka nie wyleciała nieszczęsna, bo wtedy będzie bieda. O, i jeszcze tutaj to przesmarujemy. Niby nie trzeba, ale może inaczej, nie zaszkodzi. A zawsze będę mógł to powycierać i się nie będę musiał tutaj zastanawiać, czy mi to spadło, czy nie spadło. Po co takie mieć problemy, prawda? I teraz zakładamy go delikatnie i on musi, proszę, jak elegancko wchodzi, bez żadnego wysiłku. Teraz tylko sobie tutaj to ustawimy. O! Można młotkiem dopukać to delikatnie. Wystarczy. Przygotowałem śruby z podkładką, sprężynką. Wtedy to wiadomo, słuchajcie, ile to trzeba wkręcić, do kiedy, i nie ma stresu, a nie się na siłę, żeby ciągnik podnieść. No po prostu daj ta spokój. Jedną tą dolną właśnie, gdzie ten gwint jest krótszy, muszę znaleźć krótszą śrubę, taką dziesiątkę, i chyba je gdzieś mam taką krótką. Muszę ją poszukać, bo ona cała nie wejdzie, ale na pewno coś zaraz znajdziemy. No i flansza założona, jak widzicie, simmering też. Ponieważ nie wiedziałem, czy tam pod spodem nie ma być przypadkiem jakaś uszczelka, ja tej uszczelki nie miałem. Dałem delikatnie silikonu. Taki dobry, porządny do silników i do wszystkiego. Na wszelki wypadek, bo mówię, nie wiem, czy tam powinno być, czy nie. Tutaj złapało mi trochę tego gwintu, widzicie, miałem trochę dłuższą śrubę. Założyłem najpierw na nią nakrętkę. Wszędzie nowe podkładki sprężynowe. Dokręciłem do lekkiego oporu i to musi trzymać. Sprężynki po prostu no nie pozwolą, żeby się tutaj mogło coś odkręcić. Także wszystko jest dobrze. Śruby 8-8. Także to, ten temat już jest ogarnięty. Możemy wlewać olej do skrzyni. No, przy okazji, słuchajcie, zajmowania się tutaj tym, jak widzicie, wałkiem WOM i simmeringiem, tą flanszą, to wszystko już pozakładane, jak przed chwilą mówiłem, ale w międzyczasie, słuchajcie, przyjechał do mnie kurier. No i otrzymałem prezent od jednego z widzów, tu zapakowany. A tak wygląda to moje tragedia. Do tej 60-tki, słuchajcie. No i zobaczymy, może zaraz ją nawet będziemy zakładali. A chociaż nie, jeszcze nie, bo tu będę miał potem kiepskie dojście. Na razie to tak zostawimy, ale rozpakujemy, jak to wygląda, i zaraz Wam wszystko pokażę. No i tu jest to moje nieszczęście, pocięte, zniszczone, skasowane. A tutaj prezent od mojego widza. Bardzo serdecznie dziękuję. Ale przy okazji oczywiście należą się podziękowania. I tutaj mam napisane na karteczce, bo sobie przygotowałem.
Także bardzo, bardzo dziękuję. Naprawdę to jest fantastyczny prezent, bo no powiem, no takiej ruiny po prostu no zakładać to się nie da. No po prostu ani to pospawać, ani to nic. Widzicie, jak to wygląda. Myślę, że jeszcze tą tablicę odzyskam, bo tutaj ona jest taka trochę, widzicie, tu heftnięta. Albo kupię tą nową z zegarami. Zobaczymy jeszcze. To jest temat właściwie na samym końcu, jak będę instalację robił. Bo to zawsze można zamontować, natomiast tutaj ta konsola to jest rzecz bardzo, bardzo ważna, bo ona przyjdzie po prostu przy montażu, żeby to poskładać z maską, skręcić i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie myślę, że ten oto pulpit dostałem od kolegi Grzegorza Witaska z kanału właśnie Grzegorz Witasek. Bardzo dziękuję serdecznie. Świetny temat. Naprawdę, naprawdę jestem bardzo zadowolony. No a przy okazji chciałbym pozdrowić kilku moich widzów. Remik Pytrek, Dominik Marosz. O, jeszcze Dominik Marosz, słuchajcie, mieszka w Niemczech. On tam w tej chwili no, uczy się, ale pomaga też, z tego co mi mówił, pomaga dziadkowi w Polsce. No i bardzo mnie prosił, żebym coś powiedział po niemiecku. No po prostu tak mi trochę trudno gadać, bo co innego w pracy jak jestem, a co innego po prostu jak mam nagle coś powiedzieć, ale spróbuję. Także co tu powiedzieć po niemiecku, słuchajcie, no dobrze, ich grüße alle meine deutsche Zuschauer und polnische welche wohnen in Deutschland. Also wenn habt ihr Möglichkeiten damit sagen zu andere Leute, welche schauen, wie die Landwirte arbeiten. Also es wird mir sehr, sehr nett, dass ich werde euch auf meinen Kanal besuchen. Also herzlich willkommen auf meine Marek Rolnik Kanal zu sehen und auf meine Facebook-Gruppe auch Marek Rolnik Team. Also herzlich einlade euch. To tyle, jeśli chodzi po niemiecku. No i oczywiście jeszcze pozdrowienia dla Adama Rolnika Mechanika i Oliwiera Gajkosia. Tak, pozdrawiam też Oliwiera Gajkosia. Także wszystkich przy okazji, którzy oglądają mój kanał, piszcie komentarze, dawajcie łapki, to bardzo ważne, a wszystkich nowych widzów zapraszam do subskrypcji mojego kanału. To tyle. Bardzo jeszcze raz dziękuję za ten pulpit, naprawdę w porównaniu z tym, co ja tutaj mam, tą ruinę, no to jest praktycznie, i to w bardzo ładnym stanie, słuchajcie, także bardzo fajny, tu wszystko jest, nic nie uszkodzone, nie pocięte, także bardzo jestem zadowolony, będziemy go montowali na pewno, przyjdzie na niego czas oczywiście, tymczasem go sobie tutaj zostawię pod stołem razem z tym, bo potem jak dam do szopy, to będę go szukał nie wiadomo ile. A tutaj mam te wszystkie graty do tej 60. O, i przygotowany, możemy wracać tutaj do tego. Teraz słuchajcie, pojawił się jeszcze jeden problem nieprzewidziany. To jest śruba korek do skrzyni biegów, no przygotowany, oczyszczony, ale nie mam takiej dużej niestety podkładki miedzianej, a to rodzi bardzo poważny problem. Tu są uszczelki do tłoczyska, tu kulki, tu są też zawleczki, nie zawleczki, śruby, różne duperele, pompa hamulcowa. No jeszcze ten, no, kapturek na skrzynię biegów. Cholera, to może być problem, wiecie, a jechać po prostu po takie coś, tylko po jedną podkładkę, no to nie jest najmądrzejszy pomysł. Zobaczymy tu jeszcze te gazy, widzicie, rurki mi pozostawały, rączki hamulców. Aha, bo to są jeszcze, to jest jeszcze poduszka do kabiny. O, tu jest jedna podkładka pod wtryski. O, czujnik ciśnienia oleju, to jego trzeba będzie zaraz zamontować, bo tam go nie ma. To do pompy wtryskowej.
cholera. No i tu pojawia pewien problem, widzicie. Muszę te podkładki miedziane powzierać, bo zaraz będę ich potrzebował. O, tam jeszcze jedna podkładka pod wtrysk. Dobra, dodamy tu. Tu mamy jeszcze podkładki. I to trzeba wziąć pod ten czujnik ciśnienia oleju. Na razie nie patrzymy, czy on jest sprawny, czy niesprawny. Istotne jest dla nas to, żeby on był założony przy silniku. Także tutaj zaraz mam nadzieję, że dopasujemy jakąś podkładkę. A jak z tych nie dopasujemy, to pójdziemy po inne jeszcze, bo mam. No ale tutaj jest problem i nie wiem teraz, co z tym fantem zrobić, bo gdyby była stara, to byłoby łatwiej, ale nawet starej nie ma. O, jest podkładka ta, co trzeba. A tutaj mam nawet te duże, ale one są wszystkie za małe, zobaczcie. To za małe wszystko. No i tu jest teraz problem. No mówię, do sklepu to mam. Dobra, tymczasem tu mamy klucz 19. O, tutaj jest 19. Nie. 22, no i dobrze. I tu go od razu wkręcimy. O. O, i jest wkręcony. Także to, czy on będzie działał, czy nie będzie działał, to się okaże później. Ale weźmiemy jeszcze go, oczyścimy, żeby. O, już jakoś to inaczej wygląda. No, także będzie można zamocować. To jest dobra rzecz, ale słuchajcie to. No, trochę się, słuchajcie, pomęczyłem tutaj. Podnośnika sam nie zdejmę. To nie jest możliwe, ale za to tutaj sznurki zdjęte. Tu troszkę zostało, się tam męczę z tym, ale jakoś to wydłubię. To jest trzecia kubka taka tych sznurków. Zobaczcie, tego tyle. No i z przedniego koła też zdjęte. W każdym razie zobaczymy, bo będę chciał zdjąć to przednie prawe koło. Dlatego, że ono tutaj, widzicie, dużo nie trzeba robić, jak po prostu ono cało lata. Więc to zdejmę. I przy okazji jeszcze tutaj wzmocnię zawieszenie z przodu, bo o, i zobaczcie, jakie tutaj są śruby, jakąś nakrętką w roli podkładki, taką potężną. Tu w ogóle niedokręcone. Także spróbuję się z tym pobawić, może zdejmę chłodnicę, będzie mi łatwiej. Zobaczymy. A tymczasem tyle na dzisiaj. Trzymajcie się. Pamiętajcie o łapkach, komentarzach. Subskrybujcie mój kanał. Teraz przez parę dni będzie czerwona 60 na tapecie. Będzie tutaj trochę się działo, a jeszcze jest sporo roboty. No to tyle. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!